Módl się, żebyśmy się wyrobili. To będzie Pół speedrun. Godzinki. An error. No kurwa, przecież ja nic nie dodawałem więcej. Czyli to nie jest to skopofobia. A poczekaj, Lethal Expansion jeszcze mam włączone chyba, może dlatego, a ty masz włączone? Nie mam. A bo to się kurwa przez tego skopofioby włączyło. Nie, ja nie mam Lethal Expansion przez skopofobię. Bo ja się zastanawiam, po kim masz Lethal Expansion? Kuźwa, jak to nie działa w ogóle? Jestem. Yes. Czyli ten Lethal Expansion, kurwa. No. Po kij to miałeś w ogóle? Po kij to miałeś? Trudno, bo ci silnikiem zaraz przywalę. Dobra, już. A, jest zero days, dobra. Są tak. Pany. O! Łom. Otwarty jest. Już? Tak, bo gadaliśmy. Ja się zabrał. A to on działa na gadanie? Tak, on działa na dźwięk. Nie wiedziałeś o tym? Graliśmy już kuźwa setkę razy w tą grę. Nie. Nie mogę wejść. Ty się dobrze czujesz, kuźwa. Ja teraz śmiechnę, jak jakiś potwór weźmie ten krzyk i kuźwa go odegra. O, otworzył się. Odlatujemy. Głupie te latarki. Najpierw powiedziałem odlatujemy, a potem zapytałem wszystko? Wszystko. Wszystko, lecimy. Wszystko. Kłota na luzie wyrobiona, bo to była ta pierwsza nasza kłota. W odcinku Herbert, na jaką planetę chcesz lecieć? Na jakąś łatwą, ciężką, prostą, daleką? Możemy polecieć tam, gdzie jest właśnie ten Kidnapper Fox, żeby mieć jakieś wyzwanie. Właśnie, właśnie, to gdzie on jest? On jest na Assurance, dokładnie, i na Offense. Vow March Rent, który jest ty? A Offense? Vow March Rent. A Offense jaką ma pogodę? Fogi. Wow, march rent. No to lećmy na renda na sam początek. Kurwa, czemu by nie? Co? Luigi's Mansion, widzowie. Luigi's Mansion. Ogółem podobno jak pojazd płonie, to można użyć tego spraya i... I go... mi też pisali, że jak podnosisz klapkę i opuszczasz, no to ten, no to... Też. Można go zgasić jakoś. Też, a jak były jakieś inne komentarze, to już zapomniałem, ale na pewno wszystkie czytałem jak coś. Większość chyba czytałeś. Więc no. No, jak zwykle zresztą. Więc piszcie komentarze. Dobra, bo ja lecimy. Lecimy. Nie bawimy się dzisiaj autkiem, robimy trzy szybkie wyprawy. Nie mamy w ogóle kasy na autko. Nasze free warranty już kasy. Minęło. O, właśnie. Ty se jaja robisz. No szybciej. Nie pierdziel! Gdzie on jest? Super. Gdzieś tam. Widzi mnie! A wy mnie se, kurwa jaja robicie, że giga na sam początek! Super wyprawa. Już szur, że nie było żadnej innej... Że nie ma nie. Kuźwa na przykład Eclipsed? Nie było. Chyba, że zaczytało... Znaczy nie wiem, ty. Ale gigant o 8 rano! Ale przecież jak już wróciłem... To zacząłem patrzeć planety, jak już odleciliśmy, co nie? Tak, kurwa, ubiłbym śmiecia, ale... Ubiłbym śmiecia, ale kuźwa, nie mam jak. Miały być trzy planety, zajebiście. No frajer. Zajebiście. Co tu robi Giga do 8 rano? I akurat idzie tam, gdzie musimy iść. No, wziąłem renda. Rend ma czystą pogodę, można to sprawdzić, wejdź sobie w Moons. To czekaj, zaryzykuję, spróbuję pobiec do placówki. W tamtym kierunku chyba jest Fire Exit, jeżeli się nie mylę, nie? O, ja nie wiem, gdzie jest Fire Exit. Dobra, ja zaryzykuję. Jakby co? Jakbyś widział, że jest blisko mnie ta czerwona kropka, to mnie tepaj. Dobra. Cześć. Jest ambient, jakby był eclipsed. No, ale nie ma, no sprawdź sobie Moons, Rend. Rend jest eclipsed, gamoniu. No jak? U mnie! Ja widzę, że jest eclipsed. Experimentation Stormy, Assurance Flooded, Vow nic, Offense Foggy, March nic, Rent nic, Dine Eclipse, Titan Rainy. Pokaż. Zobacz, czy Titan jest Rainy. Experimentation Stormy, Assurance Flooded, Offense Foggy jest, Rent jest Eclipse, Dine jest Rainy. A Titan? Czysty. A u mnie Rainy. What the fuck? No to super. A, no to teraz się skończą argumenty w stylu Gamoniu, to jest taka pogoda. Jak my mamy co innego wyświetlane. I jest ja jeszcze eclipsed. Jestem hostem! Ja jeszcze jestem hostem, czemu to tak działa? No fucking way! Kurna, psiknę cię, Gamoniu.
Sikman, sio, sio, sio. Ej, a ile... Przestań ile... się świecić. Przestań się świecić. Ej, powiedz, ile on ma hitów na łopatę. On mnie złapie, zanim go uderza. Ale nie, to ja cię wtedy będę teleportował, co no, mogę. Spróbujemy, dobra, giganciku. Tu, żeby on tu był ciągle. Tutaj jestem. Leci, leci, leci. Dobra, ja cię będę teleportował, krzycz wtedy. Idziesz tu, giganciku? Idzie, idzie, idzie. I dawaj go po skupkach. Bijesz? Bije go. Coś taki... Fuck off. Kurwa. Śmieć głupi, no zablokuj. Nie, już jest 15. Ty. Dobra, lećmy stąd. Ja pierdziele, jaki bezsens. Ja się zastanawiam, czemu to jest... Wow. Na renda na samym początku. Co no, się to stało? Czemu kuźwa jest teraz taki desynchro z pogodami? To jeszcze zobaczymy, w sensie, no ty, to, wybierzemy to co ty, ale... Nic ja kuźwa ci, nie zebraliśmy w ogóle. No, bardzo dużo, 0 na 1156. Great sea, wow. Czekaj, musi, o teraz sprawdź Moons. Trzy pierwsze planety u mnie, Foggy, Stormy, Eclipse. Zobacz jak u ciebie. Foggy, Stormy, Eclipse. Foggy, Stormy, Eclipse i Adamens jest Stormy. Ale Rend znowu, ale Rend już jest czysty. No to chcesz na Renda? Możemy jeszcze raz spróbować na Renda. Dobra, bo trzeba kłota. Te, ląduj. A tu Eclipse. Kurwa, zezłoszczę się. Słuchaj ambientu, no, ale jak jest Eclipse, to jest takie ty... O nie, dobra. Jest czysto. I hope so. To już widać po pogodzie. Nie, to widać po pogodzie, jak tu już lądujemy, że na górze nic nie ma. Pierdzielony gigant i pierdzielony eclipse. Desynchron nam się pierdzielnęło. Ale to było głupie. No ale to jest wiem, pierdzielone. Jest ciemność. No musimy się trzymać ta. Razem. Bo uważajmy też na tego barbera pieprzonego. A, no może być. O, maska. No to wiesz. Wziąłem 40. Kosztuje. Zamknięte. Locked. Musimy co najmniej 200 uzbierać. No przynajmniej. Jak to ekipa sprzątająca będzie prezent, biorę. Okej. Ty masz więcej miejsca, więc jest git. O jeden, no. Locked. Musimy iść na górę. What the fuck? No kurna, tak się trafiło. Ciężkie się wylosowało i ciężkie się wylosowało. Poblokowanie. A tu nic. I tylko tu. To jest... Durs. 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 Witamy w Durso. Komedia kolejna. Dwie maski mam. Durs. Coś warte chociaż? 40 i 40. Słyszę go. Słyszałem chyba Barbera. Ten taki... Tu. Metaliczny dźwięk? Tak. No to tylko tędy jest droga. Plastic fish. Kubek. Plastic fish? No to już będę miał pula. To ale może spróbujemy znaleźć coś, co jest więcej warte. O właśnie! Clown horn jest więcej warty niż plastic fish. Maska kolejna! A. Jest warta 50. No. Nie, ryba jest więcej warta i klakson. Dobra, i chodź. To rybę zamiast ryby weź maskę. No dobra. Dobra, i mamy już kurna kłota. I wracamy i już lecimy. Nie, no co ty. Tak szybko. Zróbmy najnudniejszy speedrun. Najnudniejszy odcinek z Lifala, no thanks. Nie no, wrócimy za chwilkę tam. Jest 10 rano, więc to jest złom. A jeszcze prezencik przecież mam. No. Dobra, oby barber na mnie przyszedł z butlerem na przykład. To byłoby na najgorsze. Obydwa z ostrymi narzędziami, co nie? Znaczy barber, jak czytałem, działa na styl, że cię zauważy, pogoni cię chwilę i traci zainteresowania. No tak, jedyna trudność jest taka, że... O, lupa. No ale masek dużo. To co, zakładamy? Nie, spierdzielaj. I tak razem się zamieniamy w komedię i tragedię. O, ale to byłoby słodkie. Nie, tragedia się i tak zamienia w komedię. Znalazł się znawca. No, sztuki. Zawsze masz uśmiech na mordzie, gdy założysz tą maskę. Znalazł się znawca sztuki, co tydzień do teatru chodzi. No kurna, żebyś wiedział. Hur. Ej! Co? To ty byłeś hur? Tak. Myślałeś, że to Freddy? Nie, brzmiało to jakbym to ja wcześniej powiedział. Dobra. I sobie próbowałem przypomnieć. Wezmę tego plastic fisha i kubek i idziemy szukać dalej.
Obydwa jest ostrymi narzędziami. Pająk, i tragedię, i obraz masz tutaj. Okej. Okay. Tutaj też coś leży. O, nie no! Ruszaj się! Pająk za mną! Lock. Musimy iść na górę. No sam, już. Dobra. Leży tu jeszcze coś. Jeden złom. Ale ja jestem za biblioteczką, mordo. No na spokojnie, jak on łazi, on ci nic nie zrobi. Nie, czekaj. O, widział cię. Uważaj. Uciekaj! A nie! Chciałem go ubić, Rocky, uciekaj stąd. Nie wydzielam stamtąd, ja już nie wracam, nie ryzykuję. Nie, ja się w taką orkiestrę nie bawię. Gościu, nie możesz się ruszać jedynie jak on się wysuwa z tej swojej głowy. Jak znaczy, chodzi, to możesz się ruszać. Miałem nie farta. Kurde. Wyszedłem za tej biblioteczki, jak mi powiedziałeś. Jak słyszysz, że on już chodzi, to możesz się ruszać na luzie. No dobra, i mi powiedziałeś o tym. Wyszedłem za biblioteczki, on idealnie stanął i się gapił na mnie. Gdybyś w sumie ten nie uciekł, no to bym go ubił, bo był skupiony na tobie. Już go 2 razy walnąłem, nie? Dobra, pokaż mi księżyca. Ja wybiorę. Stormy, nic, fogi. Potwierdź pierwsze 3 planety. Stormy, nic, fogi, rainy, eclipse. Dobra, eclipsed, nic, rainy, eclipsed. Weźmy jakoś... 3 razy red możemy lecieć, red jest czysty znowu. Nie chcę Luigi's Mansion. Nie chcesz Luigi's Mansion, no kurwa, nie widzę innego wyjścia. Tylko 2 księżyce są spo... Offense jest rainy, dying jest rainy, więc na to można lecieć. Nie, no daj, a co jeszcze jest innego? Jakiś marc? Marzec jest eclipsed. A co, coś tam jeszcze było po środku? Piąta planeta chyba. Adamant jest eclipsed. Pokaż mi. Ale offense jest rainy, możemy lecieć na offense. A będą piaski. Trudno, kuźwa co, bo już się... co chcesz. Będziemy mieli ciekawe. Offense. Offense. No offense. Dobra. Lądujemy, ziomeczku, co ty chcesz kupić? Faktycznie, tylko 2 planety czyste, Assurance i Dine. Jest. Wow. Ono, dobra. Ja chciałem lądować. Gnoju. Co wolno wojewodzie, to nie tobie smrodzie. Masz deszcz? Tak. No widzisz, ty nie widzisz pogody, a ja widzę pogodę, ale to jest dziwne. The fuck? Uważaj na te piaski, na piaski. Jak widzisz czerwone krzaki, to oznacza, że będzie tutaj kidnapper, Fox. O, na razie nic nie widzę. Uwaga, Boże. Piachy. Ta. Uwaga, i tu piachy. Mhm. Oh god. Już miałem tak się gapić z takim. Aha. Kurde. Aha. Ale to byłby śmieciowy odcinek, jakbyś teraz padł. Cicho sieć. Ja nigdy nie zginę. Znaczy, zginę chyba raz od piasków, ale więcej już nie. Dobra, zapraszam cię. Gdzie jest? No, od razu złom. Metal sheet. Oho. Mina. 2 miny. O. Silnik. Co? A, silnik? Dobra. Tak. Tam jeszcze nic. Silnik jest i tyle. Tutaj, w tym miejscu. Tu chodź. Gdzie? Ale słyszałem kogoś. Kogo? Ciebie. Nie? Ale w sensie... O, turek. Dynia. Dynia. O fuck! Pająk jest. Spajda. Widział mnie. A to będzie atak. O, czy widział mnie? Tam jest silnik, tylko że. Tam jest silnik i tutaj łazi ten pieprzony dziad. Tam nic. Goni mnie! On jest na A. Zostaw mnie, ja z Shurens, kurwa! Ci dama z Shurens! Kurna. Żyjesz? Żyję. Dobra, tam już nic ten nie ma co. Padżąk mnie gonił, kuźwa. Nie ma co już tak. Szybko? Znaczy, tam. Jest jeszcze, a tam, dobra. Jest jeszcze druga strona. Tam,
To został ten złoty. No, okej. Co to robi gigant na sam początek? Nie wiem, co to robi gigant na sam początek. Za ścianą to słyszałem. To nic nie ma. Nie ma nic. Można spróbować... Oh. Wow, Fire Exit. No bo... Gdybym miał strzelbę z tego kuźwa nadkrakera, to bym mógł z tego pająka zabić. A tam jest tak nasrane tymi... Pajęczynami, no. Tymi pająkami, nie no, Fire Exit trzeba. Trzeba będzie. I tutaj się chyba idzie... Tak, tędy się chyba idzie do Fire Exita. A to dawaj odstaw rzeczy. No, idę. Najpierw. Co za... Ej, bo dzisiaj gra nas nie oszczędza, tak no. Zupełnie. Najpierw ten Gigantus z bugiem, że z tymi pogodami. Gigantus in my pantus, kurwa. Później dziadek do orzechów, kurwa, a teraz ten pająk, który zabarykadował wszystkie tam przejścia i nikt nam dać pokoju. Gdybyśmy mieli strzelby, to byśmy byli w stanie się go łatwo pozbyć. No niby tak. Tylko jak się tu szło teraz do tego Fire Exitu, bo to jest po ja tym. Ja chyba nigdy nie przyszedłem do tego Fire Exita, wiesz? Z gdzieś tu. To nie jest na górze, tam? Tak, tutaj przy tym. Przy to tej rurze. Trzeba na rurę wskoczyć. To trzeba iść na górę i zeskoczyć na rurę. W jaki sposób to zrobić? Nie ma żadnej drabiny albo coś? Nie widziałem. Nie wiem, czy jest tu, jesteśmy w stanie się dostać do Fire Exitu. Z Fire Exitu się chyba tylko daje dnie wyjść. No, że wyjść. Widzisz jakieś sensowne wejście na tą rurę tam? Oj, fucking shit. Co tak łatwo widać? No nie, no jesteśmy dynia. W prawej dupie. Czekaj, chyba wiem. Chyba jakoś tędy. I co chcesz zrobić z tego supelka? Kurwa. Serio się nie da tam jakoś inaczej dostać? Ale to jest żart, to jest jednostronny Fire Exit, wow. No słuchaj, przynajmniej mamy kłotę, nie? No. Nie no, to są patologie, takie wyprawy. Tylko my mamy. Nie no, zarobiliście. I po co nam ta skopofiobia, jak nie znaleźliśmy nieśmiałka? Najbardziej pechowe zbieranie złomu. No bez jaj. Już mam tytuł na odcinek. Ty? No, nie no, bez jaj, nawet nie ma tu drabinki jakiejś, żeby a to, wyjść. A to rursko? Nie no. Nie no, widzisz, że tu nic ono nie robi. Nie ma tu drabinki, żeby wchodzić. Właśnie to jest takie... jednostronne. Bez sensu. Nie wiem, jak się tu dostać. Dobra, wracam na statek, nie ma co. Przynajmniej trochę złomu żeśmy znaleźli, to jest plus. Gigant wychodzi z ziemi! O, właśnie widzę. On fucking, tepaj, Maciek, tepaj! Dobra, nieważne, dam radę. O kurna! Znowu gigant, to się ma i pan tu. Pierdziony wow. Śmieć. Wow, no co, ej! Co to za dzisiaj rozgrywka? Gnojku. No kurwa, nie chcę! Tepaj! Wow. Nigdy to się do tej pory nie wydarzyło, że ja sobie wychodzę i latuję i mówię papa, a ten mnie żre. Jak mnie schwycą w locie. Skupi chrupka. Kamera mi się zwiesiła. Nie wiem kiedy. Jeszcze lepiej, jaki odcinek. Idziemy to sprzedać i wrócimy tu jak Max wróci. Wow. Bo nie potrafimy sobie poradzić w kosmosie. Ty w ogóle nie wiem, czy starczy złomu. Ale no daleko nie zaszliśmy. Czemu mi kamerę zwiesiło? To mnie zastanawia. Dobra, sprzedam to już bez kamery. Ole był, o Jezu! Co? Było blisko. Nie zauważyłem, już wszystko. Nie zauważyłem, że on otworzył klapę. Najbardziej pechowe zbieranie złomu w historii. Nic nie zrobimy, no ty, no, no. Tak się zrobiło. Pogody różne i to mamy potwierdzenie. Teraz można to też Maxowi powiedzieć w razie czego, gdyby miał problem, że a u mnie taka pogoda, no, a ty no, amoniu no. Taka. No i niestety giganty i od dziadki do orzech, no. Pająki i znowu giganty nas zrobiły w ciula. To tyle, wrócimy jak będzie Max w przyszłym tygodniu. Nie spamujcie kiedy kolejny odcinek. Trzymajcie się. Wrócimy trzyosobowo. Nara.